Chcę się dzisiaj podzielić z wami takim poselstwem. Myślałam generalnie, że będę mówiła o uczynkach wiary. Troszkę będę mówiła również o uczynkach wiary. Niemniej jednak chciałabym powiedzieć uczynki wiary kontra letniość i nijakość. Uważam, że wielu z was zgasło. Zgaśliście. Zgaśliście, staliście się letni, a wskutek też tego przyszła do waszego życia pewnego rodzaju niejakość. Wszyscy wiemy, że Kościół jest miejscem manifestacji Królestwa Bożego, tak? Że Bóg inaczej nie dotyka dzisiaj ludzi jak przez Kościół. Stąd nauczamy o tym, aby odnaleźć siebie, aby zbudować tożsamość w ogóle w swoim życiu, ponieważ Bóg oprócz ciebie i mnie nie ma nikogo więcej. I wiecie, kiedy rozmawiam z ludźmi, nawet i z naszego zespołu, to często przeraża mnie ten mental, że ludzie jeszcze mówią o tym Bogu z zewnątrz. Że jednak tam kiedyś ten Bóg przyjdzie i na tym marnym padole łzy mi w ogóle otrze i tak dalej. Często pytam się, czemu jeszcze nie zrobiłeś pewnego rodzaju ruchu w swoim życiu? Czemu jeszcze na przykład nie zbudowałeś fundamentów wiary, nie? I ludzie nie umieją sobie na to odpowiedzieć. A w zasadzie być może nie chcą. Przestali reagować. Ty i ja jesteśmy kanałami, przez które Królestwo Boże chce się wyrażać, czyli Bóg nie może się inaczej wyrazić, jak przez ciebie i przeze mnie. I ja wiem, że to jest mega fundamentalne i my to wszystko wiemy. Tylko pytanie, czy my to robimy? Czy my tak żyjemy? Czy my naprawdę wierzymy w siebie i że na skutek tego, kiedy ty idziesz do pewnej grupy ludzi, to ty w ogóle wierzysz w to, że ta grupa będzie przez ciebie podniesiona. Wiecie, o co chodzi? Czemu ludzie w kontaktach z nami pewnych rzeczy nie doświadczają? Dlatego, że Kościół czuje się marnie. Kościół jest nijaki. Kościół jest słaby. Byłyśmy teraz z Iwoną Ziobro po ewangelizacji w restauracji. I słuchaj, przepraszam, z Iwoną Godlewską. Wiecie, że ja u niektórych ludzi nawet nazwisk nie zmieniłam w telefonie. Ci, którzy się pobrali. Ale do czego zmierzam? Skończyłyśmy ewangelizację i poszłyśmy sobie do restauracji. I zostałyśmy posadzone w takim miejscu wśród mężczyzn, którzy spożywali duże ilości alkoholu między 35 a 60 rokiem życia. I od tak odeszłam w ogóle od kotleta i szybko dałam ulotki dwóm panom i ogłosiłam im Ewangelię. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to ma być dla nas coś normalnego. Coś normalnego. To, co my wierzymy, rozumiecie? To musi być naturalne. Do tego człowiek się nie musi przygotowywać. Chrystus ma być normalny. W Nim żyjemy i w Nim poruszamy się. Kiedy idę na ewangelizację, nie modeluję głosu. Wiecie, o co chodzi? Nikogo nie udaję. Co robię? Jestem sobą. I Kościół wpływający to Kościół, który ma świadomość, kim jest, czyli ty i ja. Wielu ludzi dzisiaj doświadcza właśnie takiego letniego życia, jałowego, bezowocnego i tak naprawdę bez kierunku. Kto ma Biblię, niech otworzy, a kto nie, niech sobie zapisze, żebyście potem mogli sobie studiować. W ogóle sprawdzajcie te rzeczy. Miejcie mental w ogóle taki, żeby... Kiedyś byliśmy na pewnym spotkaniu, pamiętasz? I pastor kościoła w ogóle mówi, a dlaczego wy nie macie Biblii? Czemu wy w ogóle nie sprawdzacie? A może ja was oszukuję? A może ja wam kity opowiadam? A może ja w ogóle głupoty wam w ogóle opowiadam, a wy nawet nie sprawdzacie, czy jest taki list w ogóle. Ewangelia Mateusza 11, 15, 19. Kto ma uszy, niechaj słucha. A do kogo jest podobne, a do kogo przyrównam to pokolenie?
Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, mówią: od żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Kochani, te wersety pokazują nam proroczą informację o kim, do kogo przyrównam to pokolenie. To pokolenie, które jest jałowe, letnie, które nie reaguje. Do kogo przyrównam to pokolenie? I wiecie, to jest w ogóle stan społeczeństwa, ale również to coś dotyka Kościół. Do kogo przyrównam to pokolenie? Te wersety pokazują właśnie, że gdy w człowieku nie ma odpowiedniego nastawienia w kierunku prawdy, to z człowieka zostanie wyzwolone odrzucenie i podważenie. Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki, ale musisz je wziąć. Trzeba to wziąć. Prawdę trzeba wziąć. Prawdę należy wziąć, z prawdą należy obcować, prawdą należy żyć. Kto ma uszy, niechaj słucha. Do kogo porównam to pokolenie? Gramy wam na wesoło, nie tańczycie. Gramy pieśni żałobne, nie płaczecie. Nie ma ruchu, nie reagujecie. Jesteście letni, bezpłciowi. To jest problem. To brak reakcji na prawdę. To jest brak reakcji na prawdę. Jan nie jadł, demona miał. Jezus jadł, żarłok i pijak. Ludzie nieokreśleni zawsze coś znajdą. Taka mała dygresja. W ostatnim czasie rozmawiam z taką tam kobietą, która mówi: ty masz takiego powera, że głosisz tą Ewangelię. Kurczę, jak ja bym tak miała, też bym tyle głosiła. Ja wiem, ale co to znaczy? Wytłumacz mi, co to znaczy, że ja mam powera. No wiesz, na pewno wstajesz rano, kurczę. Ja wiem, wstaję rano i idę do ubikacji. Potem piję kawę. Wiesz, dlaczego ewangelizuję? Ewangelizuję z jednego powodu, bo to jest nakaz misyjny. To nakaz misyjny. Ja jestem pogodzona ze sobą. Jestem szczęśliwym człowiekiem, dlatego mogę ewangelizować. Nie robię tego z przymusu. Nie robię tego dlatego, że ktoś mi kazał. Wiecie, o co chodzi? Jestem posłusznym człowiekiem. Zareagowałam naprawdę. Jezus dał taki nakaz, aby zwiastować Ewangelię, aby uczyć ludzi, aby ich przyprowadzać w ogóle do prawdy, aby czynić uczniami wszystkie narody. Zrozumiałam to, że jeśli ja nie będę głosiła Ewangelii, to nie będą się zbawiali ludzie. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w ogóle i przyjmujesz taką odpowiedzialność? Czy zareagujesz się na coś takiego? Kiedy ty nie głosisz Ewangelii, nie będą się zbawiać ludzie. Bóg nie ma nikogo oprócz nas. Kiedy nie będziemy głosić Ewangelii, nie będą zbawiać się ludzie. W sercu możemy sobie wierzyć w to, co chcemy, ale dopiero kroki nasze nas określają. Możesz myśleć o sobie, co chcesz, ale jeśli nie wprowadzisz tego w czyn, to cię nie określisz. Nie określisz się w ogóle inaczej. Bardzo dużo ludzi dzisiaj trzyma ziarno w palcach, ale nie wrzucają go w ziemię. Trzymasz ziarno w paluchu. Trzymasz jakieś marzenie. Trzymasz coś, co chciałbyś zrobić, ale trzymasz to w palcach i nie wrzuciłeś tego do ziemi. Dopóki nie wrzucisz tego w ziemię, to nie urośnie to. To nie urośnie, nie wyda w ogóle plonu. Możesz sobie wierzyć właśnie w prosperity, ale dopóki będziesz trzymać to w szkatułce, nic się nie wydarzy.
Dopiero reakcja, określenie, wrzucenie ziarna w ziemię, konkretne kroki powodują, że to, co wierzysz, zaczyna się manifestować w realu. Wiecie, że diabłu bardzo zależy w ogóle na tym, żebyśmy byli zamurowani w ogóle tak naprawdę na etapie tylko i wyłącznie tego, że będziemy myśleć o czymś. Tak bardzo dużo dzisiaj ludzi mówi o sukcesie. Tak bardzo dużo dzisiaj ludzi mówi o pewnego rodzaju przełomach. Ja mówię, ale pokaż to. Pokaż mi swój sukces. Wiara bez uczynków jest martwa. Pokaż mi swój sukces. Nie mów mi o twoim sukcesie. Pokaż mi swój sukces. Pokaż mi krok, chociaż jeden. W jakim kierunku idziesz? A może myślisz tylko o tym? Dzisiaj jadąc do kościoła rozmawialiśmy o tym, że diabła wypędza się mocą. Jego się przestrasza, tak? Przestraszamy diabła mocą, on ucieka, ale on tam za rogiem stoi. Stoi diabeł za rogiem. Wiecie, o co chodzi? I patrzy na twoje toki myślowe. I patrzy, jak ty myślisz. W jaki sposób w ogóle ty myślisz właśnie o sobie. Czy mi się uda wrzucić to ziarno do ziemi, czy nie wrzucić? A może nie wrzucę? No dobra, jeszcze jeden tydzień, potrzymam go w garści. Ręka ci się spoci, spuchnie tam to ziarno, tak? Ale na dłoni ono nie wyrośnie. Kocham przebudzenie. Ludzie do mnie mówią, kocham przebudzenie. Ja wie, to dlaczego nie jesteś przebudzony? Kocham modlitwę. To czemu się nie modlisz? Kocham prawdę. To czemu jej nie wprowadzasz do swojego życia? Czemu nią nie żyjesz? Dlaczego? Myślę o tym. Myślę o przebudzeniu. Myślę o modlitwie. Myślę o prawdzie. Dzisiejsze nowożytne chrześcijaństwo wielu ludzi tak naprawdę jest nieokreślonych. Żyją w głowie. W głowie mają wiele informacji. Wiele informacji o przebudzeniu, wiele informacji o tym, jak założyć biznes, wiele informacji w ogóle, nie wiem, jak zostać kolarzem. Ale czemu tego nie robisz? Dlaczego tego nie robisz? Czemu nie idziesz w ogóle w tym kierunku? Przyzwyczaiłeś się już do tego, do takiego pewnego mentalu w ogóle, a idę sobie do kościoła, posłucham fajnego kazania, będzie fajne w ogóle uwielbienie, wiecie o co chodzi? I człowiek sam siebie nie weryfikuje później. Nie zadaje sobie tego pytania. Przecież ja tak naprawdę z tym ziarnem chodzę już 3 lata. 3 lata temu wziąłem do ręki ziarno. Tego samego dnia obok mnie stało 10 osób. Też wzięli ziarno do ręki. Ale oni, kiedy wzięli to ziarno do ręki, wrzucili to ziarno do ziemi. Podlewali to ziarno. I to ziarno co zrobiło? Urosło. Wydało owoc. A ja się przyzwyczaiłem już do tego, że mam ziarno w ręku. Wracam do domu, odkładam ziarno do szkatułki i potem każdego dnia dalej myślę o sobie, ale jestem wspaniały, ale jestem super, ale jest okej. Wyciągam to ziarenko ze szkatułki i sobie z nim idę. Diabeł ci w tym nie przeszkodzi. Rozumiesz, on się cieszy. Mam człowieka, swój człowiek, swój o rozdwojonej duszy. Człowiek o rozdwojonej duszy. Wziął ziarenko 3 lata temu. Coś sobie powiedział, że pójdzie w jakimś kierunku, że coś zasadzi, że coś urośnie i łazi 3 lata z tym ziarnem w ręku. Rozumiecie? Chodzi o to, żebyśmy my umieli, kochani, weryfikować sami siebie. Żebyśmy my umieli, jak gdyby, wglądać sami w siebie i przyglądać się, czy moje życie porusza się do przodu, czy ja się poruszam do przodu, czy ja po prostu tylko i wyłącznie mam bardzo wysokie mniemanie o sobie, a niskie poczucie własnej wartości i dalej, kurczę, boję się wrzucić to ziarno do ziemi. Wrzucę, jak nie wyrośnie. Co zrobię? Wrzucić do doniczki, czy wrzucić
rzucę na podwórko do kogoś. To jest brak określenia, to jest brak myślenia, to jest brak reagowania. Takie jest dzisiejsze pokolenie. Takie jest dzisiejsze, słuchajcie, pokolenie. I to niestety dotyka Kościół. Z tym mamy do czynienia. Brak reakcji. Przyzwyczailiśmy się. Kiedy Marek mi powiedział, że wraca teraz, ja się również popłakałam, ale ja takiego Marka poznałam. Marek zapieprzał z Sarajewa, pamiętacie? Ci, którzy byliście z nami od samego początku. Ja takiego Marka poznałam. Marek zapieprzał do nas z Sarajewa co niedzielę, żeby grać na gitarze. Potem coś zgubił, a może nawet i nie wypracował. Ale kiedy doszedł do miejsca, że prawda przestała mu być obojętną, kiedy zrobił porządek ze swoim życiem, tak? Kiedy wyszedł z miejsca hibernacji, tak? To po prostu Marek zaprezentował to, co prezentuje w ogóle człowiek, który jest w kościele przebudzeniowym. Rozumiecie? Co to jest w ogóle? Przecież jestem w kościele przebudzeniowym. Jeśli nie ja, to kto? Jeśli nie ja, to kto pokaże? Jeśli nie ja, jeśli ja nie pokażę ortodoksji, to kto pokaże? Jeśli nie my pokażemy, jak sobie radzić z letniością, z nijakością, z byle jakością, to kto pokaże, kochani? Kto pokaże? Wielu z was nie podejmuje w ogóle rękawicy. Wiecie, co macie ze sobą do zrobienia, ale nie podejmujecie rękawicy. To jest brak reakcji, do kogo przyrównam to pokolenie. Gram wam radosne pieśni, nie tańczycie. Mówicie, że lubicie pogrzebowe, gramy takie, nie płaczecie. To jest brak spójności. To, co mówimy, jak Bóg daje chleb, to jedz, jak daje wino, to co? Pij i tańcz. To jest brak reakcji. Kiedy nie reagujemy i nie żyjemy w oparciu o to, co chcemy w ogóle robić, wiecie, o co chodzi? To dochodzi do rozdwojenia. Człowiek staje się człowiekiem o rozdwojonej duszy. Oszukuje sam siebie. Wstaje rano i w ogóle mówi, jestem w przebudzeniu, jestem w przebudzeniu, jestem w przebudzeniu. Wiecie, to w ogóle, to jest śmieszne. To jest śmieszne. Zaczynamy być śmieszni sami dla siebie. Wstajesz rano, patrzysz w lustro i jesteś śmieszny, cholera, sam dla siebie. Rozumiesz? I nie masz co położyć na wagę w ogóle. Nie masz ani jednego uczynku wiary. Jedyny uczynek wiary to jest to, że oddałeś Jezusowi 15 lat temu swoje życie. Ruch. Potrzebujesz zrobić ruch. Każdy z nas jakiś inny. Zadzwoniła teraz do mnie taka dziewczyna z Holandii. Ja to w ogóle uwielbiam ludzi, którzy są na coś napaleni, tak zwani gorący. Zadzwoniła do mnie, w ogóle opowiedziała mi chwilę o sobie, co jej się wydarzyło. W ogóle myślałam, że jest nawrócona, okazało się, że nie, ale generalnie słucha nas i operuje już jakimś tam kościelnym językiem. Śmieszne to w ogóle było. Ale do czego zmierzam? Opowiedziała mi w ogóle taką sytuację o tym, co jej się wydarzyło. W pewnym momencie swojego życia zaczęła się bardzo źle czuć. Odczuwała w ogóle... Nie bardzo wiedziała, po co się w ogóle urodziła. Zaczęła to w ogóle rozważać, wpadła w jakieś takie w ogóle miejsce niezrozumienia w ogóle swojego życia na ziemi. Zaczęła odczuwać różnego rodzaju bóle i tak dalej. Posłuchajcie, poszła do jakiegoś bioenergoterapeuty i mówi do mnie, Agata, on zrobił jedną rzecz. Położył mi rękę na brzuchu i mówi, masz tam dużo karmy. I mówi tak, niby coś wyciągnął, a ja czułam, że on coś mi wsadził. I od tamtej pory, słuchajcie, życie tej dziewczyny zaczęło wyglądać jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej i jeszcze gorzej. I z uwagi na to, że była człowiekiem o takim dosyć sporym rozsądku,
więc położyła się do psychiatryka. Sama, bo mówi, jestem zagrożeniem, jakby ma dziecko, mówi, jestem zagrożeniem i dla siebie, i dla tego w ogóle mojego dzieciaka, więc kładę się w ogóle do psychiatryka. W psychiatryku jej powiedzieli, żeby stąd wyszła, bo jest w ogóle normalna. Wiecie, o co chodzi, że nic jej tak naprawdę w ogóle nie jest i tak dalej. Ale dziewczyna jak gdyby reaguje, w ogóle robi coś cały czas. I zadzwoniła teraz do mnie, zadałam jej kilka klasycznych pytań, zapytałam, czy jest odrodzona z Bożego Ducha, powiedziała, że nie. Ja mówię, świetnie, ale operujesz, mówię, fenomenalnie po prostu językiem w ogóle takim, wiecie, kościelno-religijnym. Przyprowadziłam ją do Jezusa, pomodliłam się o nią, ona mi powiedziała, skąd jest, ja mówię, i następny ruch to jest twoje pójście do kościoła. I wiecie, co ona zrobiła? Tak jest! Dlaczego? Bo tak robi człowiek, który reaguje naprawdę. Ona przyszła do mnie jako do fachowca. Przyszła do mnie jako do osoby, od której coś chciała. Jezus zawsze pytał ludzi, czego chcecie? Czego chcecie? I ostatnią rzeczą, której On się spodziewał, to to, że my będziemy Mu dawali kurtuazyjne uśmiechy. Czego chcesz? Czego chcesz? Dóbr duchowych. Kija Ci mogę dać. Jakich dóbr duchowych? Kiedyś Artur opowiadał, że byli z Norbertem na pewnej usłudze, wyjeżdża człowiek na wózku w ogóle inwalidzkim, wszyscy tam się modlą o jakieś realne w ogóle rzeczy, facet wyjeżdża, modlą się o niego, co chcesz? Dóbr duchowych. Co to jest? Dóbr duchowych? Na wózku siedzisz, nie widzisz tego? I tak samo jest dzisiaj w kościele. Ludzie siedzą na wózkach inwalidzkich, życiowych. Nie mają nic. Nic. Ale mają bardzo wysokie mniemanie o sobie. Ale w praktyce nie robią nic. Nie prezentują Królestwa Bożego. Ale przychodzimy do kościoła i chcemy dóbr duchowych. Do czego? Do klaseru? Na cholerę ci to. Wiecie, co to jest? To jest pewnego rodzaju zboczenie religijne. Kiedyś pewien pastor, który był kiedyś w lepszym miejscu, w którym jest dzisiaj, lubiłam go słuchać, dlatego że na tamten czas operował językiem, który dla mnie był totalnie obcy, ponieważ ja urodziłam się i pierwsze 3 lata chodziłam do kościoła zielonoświątkowego i tam się mówiło poprawnie. Tam się mówiło bardzo, bardzo, bardzo poprawnie. A on, jak? I pobożnie. A on mówił niepoprawnie. Ale wiecie, wiecie jak jest, jak masz coś takiego, że na przykład, no nie wiem, ja coś tam mówię, a ty siedzisz, jest, powiedziała to, mówi, miała odwagę, powiedziała. I odczuwacie coś takiego, prawda? Czy kiedyś ktoś coś powie, czy kiedyś ktoś coś nazwie po imieniu, jest, powiedział to, jest, to jest właśnie we mnie. I jak on pewne rzeczy w ogóle mówił, ja wie, jest, jest, kozak w ogóle, nareszcie ktoś to nazwał po imieniu. Właśnie mówił do ludzi, po co przychodzicie na modlitwę, nie modlicie się. Po co? Jest kazanie, a wy chodzicie pod schodki i jecie obiady. Po co przychodzicie? Co to jest? Mówi, ja wam powiem, co to jest. To jest zboczenie religijne. To jest zboczenie. Idźcie lepiej na dyskotekę. No na uwielbienie przyszliście, ludzie. Idźcie lepiej na dyskotekę. Kiedy nie robimy pewnych rzeczy w ogóle w swoim życiu, wiecie, o co chodzi, to Kościół nie jest atrakcyjnym miejscem. Zgodzicie się ze mną? Kiedy nie żyjemy na co dzień z Bogiem, to Kościół nie jest atrakcyjnym miejscem. Co tu jest atrakcyjnego? Dyskoteka jest atrakcyjna. Świat jest atrakcyjny, bo grzech jest fajny. Do kogo przyrównam to pokolenie? Gramy wam pieśni radosne, nie tańczycie. Gramy wam pieśni żałobne, nie płaczecie. Nie reagujecie, przestaliście reagować. Przestaliście reagować. Czemu nie reagujesz? Dlaczego nie reagujesz na prawdę Bożą? Czemu nie reagujesz? Dlaczego? To w ogóle każdy człowiek musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czemu ja nie reaguję?
Ja naprawdę sporo już ludzi widziałam, którzy ostygli. I wiecie, co większość z nich uznała za ten stan, o którym mówili, że byli w miejscu przebudzenia? Pokutowali z niego. Chrystus przestał być dla nich realny. Bo w pewnym momencie zaczęli żyć rozdwojonym życiem. Przestali czynić to, co winni czynić. Podejmowali decyzje w głowie swojej, ale nie wrzucali ziarna w ziemię. Przyszła do nich po prostu jakaś choroba. I zaczęli ten stan przebudzenia nazywać jakimś złudzenie apteczne miałem. Ja mówię, złudzenie miałeś apteczne? Tylko chodzi o to, że te twoje złudzenie cholera apteczne to mnie postawiło w ogóle do pionu. Wiesz, o co chodzi? Twoje złudzenie apteczne mnie postawiło do pionu. Twoje złudzenie apteczne po prostu zbudowało moje życie. Rozumiecie? Ale dzisiaj ludzie przestali reagować. Wielu z was nie reaguje. Przychodzicie do kościoła, to jest pewnego rodzaju zboczenie religijne. Rozumiecie? W myśl tego obsłużą mnie, coś mi powiedzą, coś mi dadzą, znowu mi coś dadzą. Wezmę sobie kolejną cegiełkę. W PCK. Jestem w PCK. Wezmę sobie kolejną cegiełkę, pójdę do domu, gdzieś tam sobie ją po prostu wkleję i byłem w kościele. Byłem, jestem, byłem. Widzieliście mnie, byłem na zdjęciach. Sorry, że w taki sposób mówię, ale generalnie to jestem ja. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. O czym to świadczy? Świadczy to w ogóle o tym, że Bóg nie jest Bogiem jednego sezonu. My mamy tak głęboko wykopać studnie w swoim życiu, czyli tak pogłębić w ogóle siebie, żebyśmy z siebie umieli wydobywać rzeki wody żywej, a następnie korzystać z całej nauki apostolskiej, aby ocembrować w ogóle swoje życie, aby obudować w ogóle to, co żeśmy jak gdyby pogłębili, tak? Aby diabeł nie mógł tego zasypać. Rozumiecie? I skąd to wydobywam? Z siebie to wydobywam. Sama się podnoszę. Sam się musisz podnieść. Do kościoła to ja przychodzę, żeby dać. Jestem 15 lat w kościele. Przychodzę, żeby dać. Na tym nauczaniu jestem 2 lata w kościele. Przychodzę, aby dać. Aby dać. Kilka dni temu napisałam na tablicy Kościoła Mocy, że potrzebna jest osoba, która się zajmie robieniem rolek i krótkich filmików. Kochani, popatrzcie, do dnia dzisiejszego nikt z was się nie zgłosił. Dlaczego? To nie jest trudne. Wielu ludzi, kiedy się im proponuje dzisiaj coś, żeby zaczęli robić, mówią, wiesz, nie chcę mi, nie zabieraj mi jakiegoś tam czasu. Ja wie, jakiego czasu? Czasu z uwielbienia? A ty uważasz, że ja korzystam z tego uwielbienia? Ja go prowadzę. Jestem w służbie. Hej! Coś nie tak poszło, jak Krzysztofowi Rutkowskiemu. Przepraszam. Słuchajcie, no, lubiałam oglądać w ogóle kiedyś jego. Uważam, że był naprawdę dobrym detektywem i miał super efekty. Ale w ogóle jakoś się zapadł w siebie. Coś tak mocno pokochał w ogóle w sobie, złapał coś takiego w ogóle, nie wiem co, ale coś złapał. Ale kiedy kilka dni temu obejrzałam filmik z nim, jak on wygląda, w jaki w ogóle sposób mówi, no to mówię nie, nieludzki pan. Nieludzki pan w ogóle, szok. W buzi ma taką ilość zębów lub nie wiem czego na zębach, że po prostu no nie można chłopa zrozumieć, co mówi. Rozumiecie? Nie powinien być celebrytą, powinien być detektywem. No nie nadaje się, trzeba mieć to coś. Trzeba reagować w ogóle naprawdę. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, dlaczego? Czemu jestem letni? Dlaczego nie reaguję? Pastor napisał na tablicy, że jest w ogóle potrzeba. Wiecie, że pierwszą z rzeczy, kiedy się w ogóle przychodzi do kościoła, to się nie wymyśla w ogóle tak naprawdę. Od razu przyszedłem, jestem królem, jestem królem, okej, ja też.
Ale idź do pasterza i zapytaj, w czym pomóc? W czym pomóc? Mamy naprawdę sporo, jak gdyby, potrzeb. Mamy, powiedzmy, mamy stare, jak gdyby, stary kierunek wyświetlania uwielbienia. Rozumiecie? Czemu ludzie też tego już nie słuchają? Bo my mamy długie uwielbienie. Dzisiaj ludzie nie słuchają takich rzeczy. Czemu potrzebujemy, żeby ktoś zajął się rolkami i krótkimi filmikami? Ponieważ mamy się rozwijać. Kochani, to nie jest trudne. Ci, którzy oglądacie Adama Bartesa, wiecie, co Adam Bartes robi? Adam przyjeżdża na przykład na ewangelizację. Na ewangelizacji Adam chodzi, robi jakieś zdjęcia, jakieś w ogóle krótkie filmiki i w drodze do domu on to już wrzuca i to już lata. I to ma dużą oglądalność i między innymi, jak wiecie, ja w tym tygodniu przyprowadziłam 11 osób do Jezusa. Między innymi z tego rodzaju rzeczy, z tych krótkich rolek. Nagle coś kogoś uderzyło z tej krótkiej rolki. Jest taka potrzeba, może ktoś z was zareaguje na to. Kiedy przestajemy reagować na Królestwo Boże właściwie, to Jezus nam powszednieje. Sprawy Królestwa stają się dla nas takie na 18 pozycji. O, tam przejrzałem jak przyjaciółkę. Zerknąłem tam jakieś informacje. Leci, 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 leci. I w kościele coś tam napisali. Kiedy nie reagujemy, kiedy przestajemy reagować na szeroko pojęte Królestwo Boże, kiedy przestajemy reagować w ogóle na prawdę Bożą, to świadczy w ogóle o tym, że jesteśmy w miejscu letniości, jakiejś niejakości. Nie podejmuje walki o siebie, nie podejmuje pracy nad sobą, nie angażuje się w nic, nie jestem określony. To jest niejakość, kochani, to jest letniość. To jest niejakość i to jest letniość. Ale wiecie, że nie trzeba być w ogóle w takim miejscu, wystarczy zareagować. Zadać sobie to właściwe pytanie, o co mi w ogóle chodzi? O co mi w ogóle chodzi? Nie rób tego kurtuazyjnego właśnie uśmiechu. Mi to tak chodzi o to, żeby się rozwijać i mieć tych dóbr duchowych. Ale co to w ogóle znaczy? Co to znaczy? To tak jak w małżeństwach, w seksie nie idzie. No bo on jest jakiś taki, powiedz mu co chcesz. Powiedz jak chcesz, żeby to wyglądało. Ale co? Co mam mu powiedzieć? No wiesz, jak masz wyobraźnię, to powiedz. Niezadowolenie w życiu przychodzi z jednego powodu, bo nie zrobiłeś pewnych rzeczy. Dawno ziarno winno być wrzucone w ziemię, a nie zostało wrzucone. Z tego powodu nie urosło i nie oglądasz owocu. I nie jesz owocu ze swojej winicy. Z jednego powodu. Chciałabym, żebyśmy popatrzyli troszkę sobie w objawienie Jana. Wiecie, kiedy czytałam sobie te informacje o tych różnych kościołach, co Duch mówi do zboru, wiecie, że tylko do jednego kościoła w Laodycei, jak gdyby tam nie zostały wymienione uczynki wiary. Ktoś może powiedzieć, no ale to uczynki są takie ważne. Ja wiem, z uczynków nie jesteśmy zbawieni, ale kiedy jesteśmy wierzącymi ludźmi, tak? To Słowo Boże mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Jak w ogóle, jak mają się rzeczy rozwijać? Krystyna? Jak mają się rzeczy rozwinąć? Wiara bez uczynków jest martwa. Co zrobić, aby wyjść z letniości i niejakości? Poczytamy sobie o to od początku. I teraz tak. Właśnie, co Duch mówi do 7 zborów, odnosząc się do ich uczynków. List do zborów w Efezie 2:1-3 czytamy.
A do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Dalej. List do zboru w Smyrnie, 2:8-9. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Dalej. List do zboru w Pergamie. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Dalej. List do zboru w Tiatyrze. 2:18-19. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Dalej. List do zboru w Sardes. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dalej. List do zboru w Filadelfii. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I list do zboru w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Wiecie, w przypadku każdego tej informacji do tych w ogóle zborów, tam dalej są w ogóle informacje o tym, co poszło nie tak. Co poszło nie tak w zasadzie w ogóle do każdego tego zboru. Więc jeśli w siedmiu przypadkach Bóg zwraca się w temacie uczynków, znaczy, że to jest ważne. Ważne są uczynki wiary. Jak pokonać letniość i niejakość? Uczynkami wiary. Uczynkami wiary. Wprowadzania w czyn, w ruch. W to, co wierzysz. Gdyż wiara nasza bez uczynków martwą jest, a więc letniość, niejakość przełamujemy reakcją i działaniem, niemyślicielstwem, niemyśleniem o tym, że mogę założyć biznes, niemyśleniem o tym, że mogę coś zmienić w moim życiu, że mogę zainwestować w siebie, że mogę w ogóle, nie wiem, popracować nad swoimi emocjami w ogóle, nad niskim poczuciem własnej wartości. To trzeba zacząć robić, reagować. Masz w głowie poderwę dziewczynę. No, jak? No myśleniem jej nie poderwiesz. Kiedy będziesz myślał, wiecie, Marka syn młodszy, jak ma na imię? Młodszy Noel. Młodszy Noel. Nauczyli go robić coś takiego. Ja nie wiem, czy to w praktyce tak działa, nie? Ja sobie nie wyobrażam, że ja w ogóle nie mam męża, siedzę gdzieś, siedzi facet i robi do mnie coś takiego. Ja bym powiedziała, ty zboczeńcu, marny kopciuchu, w ogóle powiedz, co chcesz. Przemów, paszczę otwórz, to się buzią robi po prostu. Nie wiem, jakkolwiek, wiecie o co chodzi. Chcę poderwać dziewczynę. Ale to jest w mojej głowie, nie? Jestem mistrzem kolarstwa. A, jak skręcam, człowieku, już wiem, gdzie jest finisz. Ale w życiu na rowerze nie siedziałem.
Tego jest pełno dzisiaj. Szydzę z tego. Ja szydzę z ciebie, diable szydzę. Pełno jest tego. Rozumiecie? Trzeba zacząć coś robić. Po prostu. Ty musisz wiedzieć, kim jesteś, czego chcesz, z kim chcesz, jak chcesz, ile chcesz, z jaką szybkością, w ogóle w jakim tempie. To ty musisz wiedzieć. Kochani, to my musimy w ogóle wiedzieć. To ty musisz wiedzieć. Tego nikt za ciebie nie będzie wiedział. Nikt. Gadaliśmy dzisiaj w samochodzie, ponieważ posłuchałam sobie ostatnio takiego podcastu pani doktor, która mówiła, że mówiła w ogóle o dzieciach, o tym, że dzieci naśladują swoich na przykład rodziców i z jakiej części mózgu dzieci korzystają, z tak zwanej pewnej części, która się nazywa dziecinno-zwierzęca. Ona jest odpowiedzialna za naśladownictwo. I często jak w ogóle patrzę na Kościół, to w ogóle mówię, Boże jedyny, no Kościół w ogóle chyba stanął w tym miejscu. W tej części dziecinno-zwierzęcej. Zamiast w ogóle manifestować siebie, zamiast pokazywać siebie, zamiast w ogóle pokazywać w realu, że jesteś unikatem. Pokaż to w realu, że jesteś unikatem. Mówicie, przebrać się można. No ale co z tego? O właśnie, Rutkowski nie ma tej charyzmy, nie? No nie ma niestety. No w ogóle pajaca z siebie zrobił. Czemu? Bo nie wprowadza w ruch tego, kim naprawdę jest. Nie trzymaj ziarna w palcach. Rzuć to ziarno dzisiaj. Rzuć je w ziemię. Rzuć to ziarno w ogóle w ziemię. Kiedy jesteśmy nijacy, to tak naprawdę nic, nikt nigdy o tobie nie powie. Wiecie, no po prostu żyjemy tak, że no, nic nie powiem o nim po prostu. Nie? Jest nijaki, letni. I to, że my nie reagujemy, to, że społeczeństwo nie reaguje, to, że w ogóle Kościół nie reaguje, to jest informacja, kochani, o tym, że to jest klimat pokolenia bezpłciowego, bez reakcji i bez działania. I teraz tak, jeśli naprawdę w coś wierzysz, to nadasz temu rytm. Amen. Amen, kochani. Jeśli w coś wierzysz, to nadasz temu rytm. Jeśli chcesz się upić, to się dzisiaj upijesz, wiesz o tym. Ktoś, kto się chce naćpać, to się naćpa. Ktoś, kto chce coś po prostu złego zrobić, zrobi to. I jeśli ty w coś wierzysz, to w ogóle uruchomisz to. To się stanie. To się stanie rzeczą namacalną. Nie zakładaj tego kapelusza, bo mnie wyprowadzisz z równowagi. Stracę myśl. Jezus mówi, bądź zimny albo gorący. I wiecie, mnie to się śmiać chciało, bo to w ogóle najczęściej tymi wersetami to w ogóle kaznodzieje straszą, nie? Bądź zimny albo gorący, bo jak nie, to cię Pan wypluje z ust, a tam jeszcze w oryginale mówią, wyżyga cię. Wiesz, nie? Wyżyga. Ale jak? Jak on jest we mnie, to jak on mnie ma wyżygać? Jak to wyjdzie? Się zżyga we mnie? No, tak na logikę. Pan mnie wyżyga. Ale skąd? Skoro jest we mnie, to tam się zżyga? Wydalę to. Bądź zimny albo gorący. Wiecie, o co tutaj tak naprawdę chodzi? Człowiek zimny to jest człowiek, który wie, że jest w czarnym tyłku. Wie, że jest dziadem kalwaryjskim, wie, że nic w ogóle nie robi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do takich ludzi się świetnie głosi. Do takich ludzi się świetnie mówi. Czemu? Ponieważ ci ludzie natychmiast reagują. Oni są zimni. Oni wiedzą, że są w niczym. Po prostu w niczym. Gorący to jest ten, od którego się odpalisz. To jest taki człowiek. Najgorszy człowiek to jest letni. Letni to jest ten, co ma tą kopułę taką tutaj na głowie, wiecie o co chodzi, i ciągle szuflą tam jeszcze sobie w ogóle dodaje, ale nie reaguje, nie praktykuje. Stał się człowiekiem o rozdwojonej duszy. Dla niego to już nie ma żadnego znaczenia. W kościele podniósł ręce, przyjmuje namaszczenie do ewangelizacji. W życiu się nie pojawił. W życiu nie pojawił się na ewangelizacji. Moje pytanie, po co to brać? Po co brać dary do uzdrawiania, jak nikt nie chodzi w ogóle po szpitalach? Po co? No po co? Po co wychodzić i chcieć w ogóle namaszczenie do ewangelizacji, jak nie zamierzasz chodzić na ewangelizację? Po prostu chodzi o to, że nie rób sobie tego. Sobie tego nie rób. Jak wiesz, że nie zamierzasz chodzić, to nie rób tego sobie, ponieważ po prostu będziesz człowiekiem o rozdwojonej duszy, będzie ci źle, staniesz się letni i będziesz miał
masę wymówek. Pada informacja. Coś tam trzeba zrobić. Jezu, godziny jechać. Potem półtorej go jeszcze jak Artus raz głosi, półtorej godziny będę siedział, będę słuchał, a potem jeszcze godzinę będę wracał. Nie jadę! Wiecie, w różnoraki sposób można o tym mówić. Można krzyczeć, można z tego kabaret w ogóle zrobić, ale to jest stan letniości. Lepiej być zimnym niż letnim. Lepiej być zimnym, bo zimny natychmiast się podnosi. Zimnego strzelisz w pysk raz, on się w ogóle wyprostował, tak jest. A letni chrześcijanie przychodzą do kościoła i nie wiedzą, po co przyszli. Rozumiecie, o co chodzi? Idę do kościoła w niedzielę. Co? Ja bym tak nie chciała. Ja bym wolała iść na imprezę. Jak słowo honoru, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wolałabym pójść na imprezę. Przynajmniej bym w ogóle dobrze poszalała. No ale wiedzieć, że nie podejmę żadnej decyzji, że nie będę w ogóle reagował. Wiesz? I idę do kościoła, żeby posłuchać dobrego kazania. Ale dzisiaj było kazanie? Ale Artur pojechał. Zaciągnął taki hamulec człowieku, że aż nam się tam wszystkim wycofało. Najpierw się wycofało, potem się wróciło, potem się z powrotem w ogóle... Ale było kazanie? Udostępnię. Już piszę do Karola. Karol, dlaczego jeszcze tego nie ma na YouTubie? Już chcę udostępnić to. Niech to lata, niech to buduje w ogóle ludzi. Człowieku, czy ty tym żyjesz? Czy to dla ciebie jest istotne? Czy to dla ciebie jest ważne? Czy ty po prostu przyzwyczaiłeś się do tego? Spowszedniało ci to. Spowszedniał ci Kościół, spowszedniała ci nauka apostolska, spowszedniała ci prawda. Wiesz, zobacz to i nie bij się z tym. To trzeba zobaczyć, z tym trzeba się zgodzić. Co Duch mówi do naszego zboru? No. Dużo wiecie. Dużo wiecie. Ale spowszedniało wam to. Kiedyś się rzucało hasło na modlitwy, ale była jazda, nie? A dzisiaj modlimy się. Modlimy się. Modlimy się. Kto się modli, nikt się nie modli. Patrzę, tam ty się nie modli, ten się nie modli. Tutaj coś głaszczą, tutaj. Nie modlimy się. Wiecie, jaki to jest stan? To jest stan letniości. To jest stan w ogóle przez bardzo długi okres czasu nie podejmowania w ogóle ruchu żadnego. Ale można to rozwalić. Można z tego wyjść. Nie trzeba w takim stanie być. Ponieważ my znamy naukę apostolską, która w ogóle mówi, że diabeł jest pod naszymi stopami. Tak? Wycofanie jest pod naszymi... To w ogóle nad tym się panuje. I czasami jak rozmawiam w ogóle z ludźmi, to mam takie wrażenie, że mówię coś takiego bardzo podstawowego, a tu nagle, ale mi powiedziałaś proroctwo. Ja mówię, o czym? To jest proroctwo? Błagam cię. Jakie proroctwo? Przecież ja to wyczytałam z książki. To są fundamenty wiary. Nauka jego. Ale jesteś prorokiem? Kurde. Mamy być gorący w tym, co robimy i w to, co wierzymy. Właśnie to, co powiedziałam wcześniej. Wolę właśnie głosić do ludzi zimnych. Bo oni reagują. Po prostu reagują. Można być, kochani, w kościele przebudzeniowym i stać się letnim, nijakim, tak zwanym zaczadzonym przebudzeniowcem. Można stać się człowiekiem bez reakcji i bez działania. Co robimy, kiedy nagość nasza wychodzi do wierzchu, kiedy ta letniość nagle się pojawia? Trzeba zacząć wierzyć w ogóle w to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Że ja się mogę podnieść, że ja w ogóle z każdego stanu mogę wyjść. Że w ogóle prawda Boża może być w ogóle prawda Boża może być dalej dla mnie ważna. Ona ma w ogóle w sobie taką substancję, że ona po prostu rozwiązuje życie.
będę reagował w ogóle na prawdę Bożą. Porzucam w ogóle komfort. Wiecie, że my często szukamy nie wiadomo czego, żeby wyjść z jakiegoś letargu, z jakiejś w ogóle letniości. Przyjdź do mnie, błagam cię, powiem ci, co masz robić. Ja mam full roboty. W środę idę na ewangelizację na Nowy Świat. Bardzo potrzebuję tam ludzi, którzy będą rozmawiali z innymi ludźmi. Wiecie, o co chodzi? Dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy, tylko trzeba je zobaczyć. Często idealne myślenie, kiedy przyszedłeś do kościoła, kiedy stałeś się częścią tego zespołu, miałeś jakieś myślenie. Coś ci się wydawało, że wyjdę na ewangelizację, będę siał, będę ogłaszał prawdy w ogóle Boże i nagle wszyscy ludzie będą padać tak jak na widok Wigglesworta. A tak się nie wydarzyło. Ale co się wydarzyło? Policja jest nam przychylna, straż jest nam przychylna, słuchają nas ludzie. Rozumiecie? Śnimy, czy wy w to wierzycie? Śnimy się ludziom. Ludziom się śnimy. Zobacz to. Porzuć jakieś idealne w ogóle myślenie. Potrzebujesz być naprawdę. Potrzebujesz być naprawdę w tym, co robisz. Wielu z was stoi jedną nogą tu, a drugą tam za drzwiami. Czemu? Bo tak żeście zdecydowali. Nina potrzebuje pomocy na ewangelizacji. Ona się nie złamie, będzie ewangelizowała. Dlaczego? Bo to przebudzony ortodoks. Będziemy ewangelizować. Ale co z tobą? Zapomniałeś, kim jesteś? Co się wydarzyło? Zamknąłeś kiedyś oczy i pocałował cię diabeł. Pamiętasz, jak Madawa kiedyś mówił, jak uwalniał ludzi od demonów? Jak uwalniasz ludzi od demonów, to nie zamykaj oczu, bo cię diabeł pocałuje. Miej oczy szeroko otwarte. Miej uszy odkorkowane. To nie wystarczy to wyznawać. Wiecie, do kogo przyrównam to pokolenie? Do kogo to pokolenie przyrównam? Do kogo przyrównam to pokolenie? Niereagujących ludzi. Ludzi niezajmujących stanowiska w duchu, niezarządzających. Kochani, no, my jesteśmy wzorem. To wzięliśmy od Boga. Wzięliśmy od Boga apostolstwo. To jest odpowiedzialność. Nie musisz być liderem. To jest kwestia właśnie zareagowania. O, reaguję. Liderem nie jestem, jestem do pomocy. Idę do tych, którzy są z przodu. Jestem jakimś wagonikiem. Dołączam się w ogóle do kogoś, kto jest cholera, lokomotywą. Potrzebujemy ludzi na ewangelizacjach. Dzieją się rzeczy. Głosimy. Siewca stoi i głosi. A naokoło stoi masa ludzi. Tylko nie ma komu z nimi rozmawiać. Dlaczego? Trzeba sobie poodpowiadać na te pytania. Na letniość człowiek się decyduje. To jest też decyzja. Trwanie w braku podejmowania decyzji to jest, kochani, decyzja. To są decyzje. Mamy wystarczająco siewców. Siewcy dobrze sieją. Ale pomagajcie siewcom. Pomagajcie siewcom. Stoją ludzie, z którymi trzeba rozmawiać, którym trzeba w ogóle tłumaczyć. Wiecie, jak wielokrotnie ja głoszę Ewangelię i na koniec po prostu modlę się z ludźmi i mówię, jeśli uwierzyłeś w słowa, które ja powiedziałam, to pomódl się teraz ze mną modlitwą grzesznika i wyć mi się, cholera chce, bo nie ma ani jednej osoby z kościoła, która podeszłaby i by się modliła z tymi ludźmi, która by ulotkę wręczyła. Hej! To korekta prorocza jest do nas, kochani. Co Duch mówi dzisiaj do Kościoła mocy? Wiele wiesz, ale przestałeś reagować. Stałeś się letni. Spowszedniało ci apostolstwo. Oceniasz. Osądzasz. Idź, zrób lepiej. Zrób lepiej.
szaku turu luru braj siara basaka ta maho lara masita lara braj tekere bese. Nie chcę się modlić, kochani, bo to jest czas, żeby podejmować decyzję. To jest czas, żeby się określić. To jest czas, żeby zareagować. To nie do mnie było tam. Ona niech idzie. Się określiła ewangelistką. Nie bądźmy jak Rutkowski, który się odpierdzielił jak stróż w Boże ciało. Wiecie, o co chodzi? Śmieją się z niego. Bądźmy transparentni. To, czego nauczamy, to my musimy to sami prezentować. Rozumiecie? Ja w ogóle, kiedy widzę was na ulicach, to jestem z was dumna. My jako jedyni tak naprawdę w ogóle ewangelizujemy. Wiecie, w co też wierzę? Że kiedy poruszamy się po Polsce, kiedy w ogóle głosimy Ewangelię, inne kościoły nas oglądają, odpalają się od nas. To trzeba widzieć proroczo. Budować samego siebie. O, nie mam takich owoców, jakie bym chciał mieć. A jakie chciałeś mieć owoce, że co? Wyjdziesz w ogóle na ulicę i co? Bo do ciebie, kurczę, pieniędzmi w ogóle rzucać? Wiesz, co chodzi? Oglądaj to, co się dzieje. Ja w ogóle wierzę w to, że kiedy głoszę w ogóle Ewangelię, to oglądają mnie pastorzy z innych kościołów, a potem pod to, co ja mówię, oni głoszą kazania w swoim kościele. Tak to wygląda. Trzeba to oglądać. Nic się nie dzieje. Nie mamy owocu. Mamy owoc, ale nie taki, jaki człowiek myślał, że będzie. Może sobie coś wydziwiłeś. Myślałem, że to w ogóle jakoś tak będzie. Jezu, wszyscy będą mili. Nikt nie będzie pił. Nikt nie będzie palił. Wszyscy tacy będą fajnie. To nie tak. Wiecie. My nie jesteśmy, kochani, gromadą kamieni. Gromadę kamieni to można przepchnąć tam i można ją położyć, żeby leżała. Jesteśmy ludźmi. Potrzebujemy reagować, potrzebujemy przeżywać, potrzebujemy podejmować decyzje. Potrzebujemy być spójni sami ze sobą. Jeśli wiesz, że czegoś nie chcesz zrobić, to przynajmniej nie podnoś ręki. Nie podnoś ręki. W ogóle nie zajmuj tego wakatu. Bo powiedziałeś, że będziesz, a cię nie ma. Powiedziałeś, że będziesz naprawdę, a nie mogę na ciebie liczyć. Nie mogę na ciebie liczyć. Ja powiedziałem, że będziesz, a nie mogę na ciebie liczyć. Amen? Amen.